Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Wyjaśnimy kwestię sprzedaży auta, tak? Tak. Byłeś mówiony z Patą na 8 rano. No byłem umówiony, ale ogółem ja wiedziałem, że to... Dlaczego ty mi o tym nie powiedziałeś? Nie wiedziałem, a ty byłeś w pracy. Ja bym się nie wpierdalał. Przepraszam. Dobra, okej. I po prostu ja musiałbym zadzwonić, a to by przyjechał swoim samochodem i po prostu policja musiałaby przyjechać i by powiedziała, że proszę otworzyć bramkę. Tak by było, no. Bramę. Zostaw to, chodź. Ten samochód... Chodź tutaj. Ten samochód musi opuścić ten teren. Nie, bo Pato miał do mnie pretensje, że zjebałem akcję. Pato nie miał pretensji. Ja o niczym nie wiedziałem. Bardzo dziękuję, że tak się stało, jak się stało. Nic się nie stało. No, pozbyłem się samochodu. Piątego. Stać to stać. No właśnie. No będę mieszkał u Dorotki. Pato, tato. Nie miałem nic z tym wspólnego. No właśnie. Musisz mi to... Nie wiem, jak ci to udowodnić więcej, no to ci teraz tak udowadniam. Tak? No właśnie. O, bardzo dobrze. Byłeś gdzieś, masz jakąś wodę królewską. Właśnie. Uzdrawiającą. No właśnie. Przywiezie ci. Bardzo dziękuję, że w jakiś sposób. No tyle czasu się, mówiłem, znamy. Wcześniej się kłóciliśmy. Wcześniej coś nagrywałeś. Teraz nie nagrywasz tych rzeczy. I ogółem ja nie nagrywam filmów, bo ogółem po prostu znudziło mi się to. Bo ja mam pieniądze, co zrobiłem wcześniej i po prostu będzie tak, że dopiero jak wyprowadzę się do mojej... Dorotki. Dorotki. Poznam rodzinę. Mamę, tak. Tatę, ma może brata, syna, całą rodzinę i po prostu będziemy razem spędzać czas. Będę pracował razem z nią i pozdrawiam buziaczki. I tyle. No i właśnie. Pato, odezwij się, nie wkurzy.